Ferie zimowe 2019 są tematem, który z pewnością interesuje wszystkich uczniów w Polsce. Niektórzy z uczniów już niebawem doczekają się upragnionego wypoczynku, a inni będą musieli jeszcze na nie poczekać. Kiedy uczniowie będą mogli odwiesić plecaki i przez 2 tygodnie cieszyć się czasem wolnym od szkoły? Ferie zimowe 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Uczniowie w całej Polsce z upragnieniem oczekują momentu końca semestru nauczania tak, aby móc udać się na upragniony wypoczynku. Według przepisów każde z polskich województw ma oddzielny termin przeznaczony na odpoczynek dla uczniów. Jak będą wyglądać tegoroczne ferie? Ferie zimowe 2019. Kiedy uczniowie udadzą się na wypoczynek? Najwcześniej o odpoczynku od szkolnych wyzwań, oceń i list obecności pomyśleć będą mogli uczniowie z Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego. Następny piątek, to jest 11 stycznia, będzie ostatnim dniem, kiedy mieszkający w tych województwach uczniowie będą musieli stawić się w szkole. Dwa tygodnie urlopu skończą się dopiero 27 stycznia. Tydzień po swoich kolegach, do spędzania czasu wolnego poza terenem szkolnym dołączą uczniowie z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Ich czas wolny potrwa od 19 stycznia do 2 lutego. Ferie także w lutym. Miłośnicy ferii i czasu wolnego ucieszą się bez wątpienia informacją, że ferie także będą miały miejsce w lutym. Do odpoczywających kolegów wcześniej dołączą uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, bo już 26 stycznia. Wolnością będą mogli cieszyć się aż do 10 lutego. Najpóźniej semestry zakończą i zrzucą plecaki uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ich przerwa potrwa prawie do marca, ponieważ zaczęty 9 lutego wypoczynek zakończy się dopiero 26 lutego. Na kolejne wolne pracownicy szkół, jak też ich podopieczni, będą musieli jednak trochę poczekać. Kolejną okazją, aby odłożyć podręczniki w kąt, będą święta Wielkanocy trwające w tym roku od 18 do 23 kwietnia. Ten termin jest czasem wolnym dla całej Polski tak, aby każdy z uczniów mógł spędzić ten czas wraz z rodziną. Uczniowie niewątpliwie wyczekują już momentu zakończenia godzin lekcyjnych i udania się na wypoczynek, tak samo, jak ich nauczyciele i inni pracownicy oświaty. Życzymy dobrej zabawy!